Także widzicie Państwo, że święci prawosławni, świadkowie Jehowy, mormoni, ewangelicy, czy wszelcy, którzy czytają Pismo Święte, studiują, rozmawiają na temat Pisma Świętego, dobrze Pismo Święte znają i zgodnie z Pismem Świętym postępują, nie muszą nigdzie jeździć. Dlatego też tymi busami święci nie przyjeżdżają tu i są na przykład, bo tu jest Polska, Warszawa, pałac ateistyczny, kultury Stalina i Lenina. To nie jest ani cerkiew, ani kościół. Ci święci prawosławni, proszę Państwa, to są w Anglo-Ameryce Białystoki, tak 4 godziny w cerkwi się modlą, śpiewają i nie potrzebują jeść, pić, żreć, tak jak tutaj pełno porozwalane, proszę Państwa. Ja, żeby tak edukacyjnie, psychologicznie Państwu pokazać, że święci nigdzie nie muszą, proszę Państwa, jeździć, latać, przeszłam się przez ten pałac kultury Stalina i Lenina, tam za informacją turystyczną wyszłam i tutaj prosto na Złote Tarasy Warszawa Centralna, żeby pokazać, że święci, proszę Państwa, nigdzie nie muszą jeździć i nie jeżdżą, bo jak ja jeździłam, proszę Państwa, to Pan Bóg Jahwe świadkiem, jeździłam tylko na obozy pionierskie, żeby głosić, proszę Państwa. Jeździłam na kongresy świadków Jehowy, byłam prawie w każdym, że tak powiem, mieście w świecie. Przykładowo tylko podam Pragę i Berlin. No, Pragę i Berlin, prawda? I jak jedziemy na kongresy świadków Jehowy, no to oczywiście, że możemy przy okazji zwiedzać miejscowości, miasta, państwa, wioski. Gdy jesteśmy na obozie pionierskim, głosząc Ewangelię, czyli przyjemne, spożyteczne, ale żeby tak kożuchy kraść, majtki kraść i gapić się jak szpak wgnat w te piramidy i nie wiedzieć, że Faraon nienawidził Jahwe, nienawidził Boga Jehowy, a on mówił właśnie, ten Faraon, a któż to jest ten Jehowa, abym mógł mu zaufać? Czy go posłuchać? Wypuść mój lud! Wypuść mój lud! Wypuść mój lud! Oczywiście, że Faraon nie chciał wypuścić stąd te plagi. Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów stąd te jego nieszczęścia. I proszę Państwa, bo wojska egipskie poniosły klęskę. W samym morzu były zatopione. W Morzu Czerwonym nawet, proszę Państwa, na Pułaski oglądałam taki film, że znaleziono w Morzu Czerwonym złote koła rydwanów wojennych króla Faraona, króla egipskiego, który się nie chciał posłuchać Jahwe. No. Warszawa, piec kaflowy.